Dobry wieczór, to jest program Miłosz Kłeczek zaprasza. Przegląd wydarzeń politycznych tego dnia. Działo się bardzo wiele, przede wszystkim w polskim Sejmie, w którym trwał drugi dzień drugiego posiedzenia. W studiu Telewizji Republika pani poseł Małgorzata Wasserman, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana, witam państwa. Oraz Ewa Zajączkowska-Hernik, rzecznik Konfederacji. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Szanowny panie, wniosek Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wyrażenia wotum nieufności ministrowi Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, minister kultury i dziedzictwa narodowego, który odpowiada za niezgodne z prawem przejęcie Telewizji Polskiej, wprowadzenie tam prezesów uzurpatorów. Ten wniosek niestety przepadł. Natomiast zarówno Konfederacja, jak i Prawo i Sprawiedliwość poparły ten wniosek. Może zacznijmy od klubu, największego klubu parlamentarnego. Panie redaktorze, no przecież to było po prostu przejęcie na zasadzie siekiery i łomu. W ogóle to nie miało nic wspólnego z jakimikolwiek regułami demokratycznymi. To jest dzisiaj potwierdzone przez sąd. Sądy odmówiły, zresztą musiały odmówić wpisania nowych prezesów powołanych przez Sienkiewicza. Toczy się postępowanie karne, bo wszystko na to wskazuje, że i te uchwały, na mocy których oni mieli być powołani, być może nie są zrobione zgodnie z przepisami. No, mamy od piątku zamach, niesamowity zamach na prokuraturę. W związku z powyższym ja rozumiem, że taka jest arytmetyka w Sejmie, że samo głosowanie żeśmy przegrali, ale to nie znaczy, że będziemy biernie przyglądać się temu, jak Donald Tusk i jego ekipa pałom demoluje państwo polskie. Pani rzecznik, Konfederacja także podpisała się pod tym wnioskiem. W pani ocenie co najbardziej obciąża ministra Sienkiewicza w całym tym trybie przejmowania mediów publicznych? Znaczy, panie redaktorze, pamiętajmy, że złożenie wniosku o odwołanie jakiegokolwiek ministra, no teraz nie będzie miało o tyle sensu, ponieważ tak jak pani poseł zwróciła uwagę, arytmetyka Sejmu jest nieubłagana i ciężko będzie taki wniosek przegłosować, by minister został odwołany. No oczywiście, ale chodzi o debatę, żeby wybrzmiały argumenty. Natomiast, panie redaktorze, Konfederacja, czy szczególnie partie składowe Konfederacji mają doświadczenia z ministrem Sienkiewiczem jeszcze sprzed wielu, wielu lat, kiedy minister Sienkiewicz tępił Marsz Niepodległości, kiedy dokonywał czy prowokował, czy doprowadzał do różnych prowokacji mających na celu likwidację Marszu Niepodległości, atak na uczestników Marszu Niepodległości, stworzenie wizerunku uczestników Marszu Niepodległości jako jakichś, nie wiem, faszystów i tak dalej, więc no, my oczywiście jesteśmy za tym, by taka osoba w ogóle nie pełniła funkcji publicznej w polskim rządzie. Co do kwestii przejęcia mediów publicznych, możemy mieć wiele zarzutów do tego, jak te media funkcjonowały, natomiast rzeczywiście, jeżeli zmienia się władza i władza chce przejąć instytucje państwowe, to niech to robi zgodnie z prawem. Wiemy już, że przejęcie mediów publicznych zgodne z prawem nie było. Trzeba było to zrobić za pomocą ustawy. Jeżeli nie odpowiadało nowemu rządowi coś, co się dzieje w mediach publicznych, powinni porozumieć się z prezydentem i przygotować taki projekt ustawy, który satysfakcjonowałby obydwie strony. To by było działanie zgodnie z prawem. Natomiast uchwała, no panie redaktorze, takie przejęcie mediów na rympał, wiadomo, że my tego nie poprzemy. No dlatego mamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra Sienkiewicza. Zaskakujące, jak w 107 minut można sporządzić 3 akty notarialne. Pani mecenas, chyba nie jest to praktycznie możliwe. Sporządzić, oczywiście, odczytać, podpisać, zweryfikować 3 akty notarialne, zwołać 3 walne zgromadzenia, odwołać rady nadzorcze, zarządy i powołać nowe rady nadzorcze, które wyłonią nowe zarządy. To jest niewykonalne. W pani ocenie doszło w tym wypadku przy próbie przejmowania mediów publicznych, zresztą skutecznej próbie, do poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych? Wie pan, to czy doszło do poświadczenia nieprawdy, będzie jakby tutaj będzie, mam nadzieję, prokuratura zdąży jeszcze tutaj się na ten temat wypowiedzieć. Nie, ja po prostu znam tylko przekaz medialny, nie znam, no ale to, co pan mówi, no... No ale zna pani datę w aktach notarialnych. No, to jest ten sam dzień, kiedy Sejm przyjął uchwałę, a minister Sienkiewicz mógł skontaktować się z notariuszem po przyjęciu uchwały, czyli po godzinie 22 19 grudnia. Czy fizycznie w 2 godziny można dokonać tych wszystkich procedur, o których przed chwilą rozmawialiśmy? Pan mnie zapytał, czy doszło do popełnienia przestępstwa, więc ja odpowiadam panu redaktorowi, że na logikę matematykę i to, bym powiedziała, już średnio wyrośnięte dziecko wie, że to jest fizycznie niemożliwe przeprowadzenie tego. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie wszelkich dowodów, prokuratura je zabezpieczyła. Natomiast no, myślę, że tego się bardzo przestraszył Sienkiewicz razem z Donaldem Tuskiem i w piątek oznajmili, że od dzisiaj prokuratorem będzie ktoś, kto w ogóle nie ma prawa być tym prokuratorem i on dzisiaj będzie zarządzał prokuraturą. Jeżeli byśmy poszli tym tokiem rozumowania, no to w zasadzie można powiedzieć, że na przykład jutro, nie wiem, ktoś inny będzie na przykład, nie wiem, prezesem Narodowego Banku Polskiego albo ktoś inny będzie prezydentem. Zresztą ja jednak myślałam, że to są żarty w kampanii wyborczej. Ja przypominam, że Donald Tusk mówił, że dla niego prezydentem jest Rafał Trzaskowski, a nie Andrzej Duda. W związku z pani poseł, ja mówiłem, że będzie, to jest efekt domino. Jeżeli uda im się bezprawnie, bez zmiany ustawy, pomijając Radę Mediów Narodowych, przejąć Telewizję Polską, to będzie pierwszy przystanek na tej długiej drodze bezprawia, na końcu której jest chaos. Mogą wziąć chaos się za prezesa Banku Centralnego, za prezydenta, za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na mocy uchwał odwoływać poszczególnych przedstawicieli instytucji konstytucyjnych. Ale chwileczkę. Ale to w ogóle nie uchwała, to się nie panowia, nie uchwała. No tak, ale ich podstawą prawną była uchwała Sejmu, która nie rodzi żadnych skutków prawnych w tym wypadku. Bo to był projekt uchwały przyjęty przez Sejm. Nie ma uchwały w źródłach prawa występujących dlatego w Konstytucji, dlatego mówię, że zrobili to na zasadzie kija baseballowego, no w ogóle nie na zasadzie... Ale jeszcze jedno, pani poseł. Słuchały panie dzisiaj wystąpienia pana ministra Sienkiewicza, który uzasadniał swój tryb działania w przejmowaniu mediów publicznych i tam padły w mojej ocenie argumenty bardzo... bazujące na bardzo niskich instynktach, odwołujące się do emocji, a nie do prawa. Skandaliczne. Pan minister stwierdził, że Telewizja Polska, media publiczne, rozgłośnie radiowe są odpowiedzialne za śmierć Adamowicza i za śmierć syna pani poseł Felix. Czy można przyjąć taką argumentację? Znaczy, no, panie redaktorze... No rzeczywiście jest to argumentacja w ogóle poniżej jakiejkolwiek krytyki. Tak jak powiedziałam, można różnie oceniać działalność mediów publicznych i po fakcie też wielu polityków, również Prawa i Sprawiedliwości, ocenia działalność mediów publicznych w ten sposób, że one powinny być prowadzone inaczej. No i pewien pluralizm chociażby w mediach powinien występować. Natomiast no, używanie takiej argumentacji Pani rzecznik była zapraszana do Telewizji Polskiej, tak samo jak wszyscy inni przedstawiciele partii. No nie raz, bo była pani wielokrotnie zapraszana. W moim programie Worończa 17 też pani mówiła, że została pani przeze mnie zaproszona. Wcześniej była pani zapraszana wielokrotnie, później nastąpiła jakaś pauza i rozumiem, pani ma tutaj osobisty uraz. Nie mam Natomiast wszystkie partie miały swoją reprezentację w Telewizji Polskiej. Ale zostawmy to. Ja proszę, żeby pani skomentowała teraz to, że Bartłomiej Sienkiewicz, uzasadniając nielegalne przejęcie mediów publicznych, odwołuje się do świętej pamięci Adamowicza. Panie redaktorze, to po pierwsze, to nie jest kwestia osobistego urazu, tylko to jest kwestia tego, jaką politykę wobec Konfederacji czy wobec osób, które miały odmienne poglądy od partii rządzącej, jakie metody stosowała telewizja publiczna, ale być może będzie inny czas na taką dyskusję. To, co robi obecna władza, to przede wszystkim próba przejęcia władzy w sposób totalny, próba rządów totalnych i na drodze do przejęcia władzy totalnej obecnemu rządowi stoi nie kto inny jak prezydent Andrzej Duda. Dlatego we wszelkich możliwych działaniach i chyba najlepiej widzimy to na przykładzie prokuratury, widzimy, że nowy rząd będzie pomijał prezydenta Andrzeja Dudę, bo możemy się spierać, czy przywrócenie prokuratora Barskiego ze stanu spoczynku do funkcji prokuratora krajowego było zgodne, czy niezgodne. Zostało to dokonane ustawą, w której to również został zawarty zapis, że prokurator krajowy nie może zostać odwołany bez pisemnej zgody prezydenta Andrzeja Dudy. I problem polega na tym, że obecny rząd nie respektuje obowiązującego prawa. Ja rozumiem, że to prawo może się komuś nie podobać, ale jeżeli ono się komuś nie podoba, niech zostanie zmienione w sposób legalny. Czyli jeżeli komuś nie podoba się ustawa o prokuraturze, zmieniamy ją nowelizacją ustawy o prokuraturze, a nie robimy sobie co chcemy, powołujemy sobie kogo chcemy, bo potem dochodzi do takich sytuacji jak właśnie anarchizacja państwa polskiego i przejęcie mediów publicznych, potem konflikt w Sądzie Najwyższym pomiędzy dwiema izbami i teraz konflikt konflikt w prokuraturze, to jest właśnie, to są elementy anarchizacji państwa. Za moment będzie konflikt w Narodowym Banku Polskim, bo już są zakusy na to, by postawić prezesa Glapińskiego przed Trybunał Stanu. Za chwilę będzie konflikt w KRS-ie, za chwilę będzie konflikt w Trybunale Konstytucyjnym i będzie tak mnóstwo jakby połączeń czy miejsc, w których ten konflikt nastanie, że dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, że państwo pogrąży się w wojnie domowej. Pani poseł, zaskoczeni. Przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości ówczesna opozycja dominowała tam narracja Platformy Obywatelskiej, budowała taki wizerunek, na przykład wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów, którzy byli przez tę Krajową Radę Sądownictwa wskazywani i nominowani przez prezydenta, że to są neosędziowie, że to są neoinstytucje, że one nie mają prawa funkcjonować. To znaczy ta część elektoratu ówczesnej opozycji była przygotowywana do tego, że niezgodnie z prawem będzie się przejmowało poszczególne instytucje państwa polskiego w myśl zasady, że trzeba odbić z rąk Prawa i Sprawiedliwości to, co przez 8 lat było niszczone. I teraz elektoratowi Platformy, Lewicy czy Szymona Hołowni to się podoba. Oni to akceptują. A czy mogę jeszcze tylko jedno zdanie odnośnie telewizji publicznej? Bo tu jest jeszcze bardzo jedna ciekawa sprawa dotycząca tego, że w momencie, kiedy powstawała tak zwana mała ustawa medialna, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ustawą chciało przerzucić część kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na ministra Skarbu Państwa. Wtedy Adam Bodnar zgłosił wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o to, by Trybunał Konstytucyjny ocenił, czy taka zmiana jest zgodna z Konstytucją. Okazało się, że nie. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość powołało Radę Mediów Narodowych i tak dalej, i tak dalej. Tylko co ciekawe, teraz minister Sienkiewicz próbował zrobić dokładnie to samo, a Adam Bodnar, będący ministrem sprawiedliwości i jednocześnie prokuratorem generalnym, nie widzi w tym absolutnie żadnego problemu. Uważał, że to jest wszystko w porządku, zgodnie z prawem. Bo pani rzecznik nie bez przyczyny Prawo i Sprawiedliwość nazywało pana Bodnara, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich, rzecznikiem Platformy Obywatelskiej. Ja bym chciała... Ale wracam do mojego wcześniejszego pytania. Pan redaktor pozwoli, ja musiała się odnieść dzisiaj do tego uzasadnienia ministra Sienkiewicza. I chciałabym, żeby nasi widzowie uświadomili sobie stopień cynizmu ze strony tych ludzi. Proszę Państwa, ja akurat bardzo dobrze pamiętam sytuację związaną z panem prezydentem Adamowiczem, bo on w tym ówczesnym okresie czasu w niedługiej odległości był przesłuchiwany przez komisję. I to nikt inny jak Platforma Obywatelska w jednym z niewielu miast wystawiła kontrkandydata, bo ja przypominam, że 4 lata temu Platforma Obywatelska, czy nie 4, bo to było więcej, zrobiła tak, że nie wystawiała większości dużych miast swoich kandydatów, tylko popierała kandydatów, którzy mieli szansę wygrać. Wyjątkiem był Gdańsk, gdzie najpierw usiłowano usilnie namówić Adamowicza, żeby zrezygnował ze startu. Potem przypominam, że wystawiono mu jako kontrkandydata, o ile pamiętam, pana Jarosława Wałęsę. W związku z powyższym pamiętam, że to wtedy oni dość mocno go atakowali, a teraz są pierwszymi piewcami, którzy wylewają krokodyle łzy. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli zaś chodzi o drugą, tą sytuację bardzo dramatyczną, jeżeli chodzi o zawsze, jeżeli jest czyjakolwiek śmierć, a zwłaszcza dziecka, ona jest bardzo dramatyczna, to ja naprawdę przypominam, że przyczyna tej ogromnej tragedii to nie jest żadna telewizja. Przyczyna jest opisana w aktach i radziłabym, aby dziennikarze, tak zwani dziennikarze mediów, może zwrócili się o te akta i zobaczyli, jaka jest tego przyczyna. A każdy człowiek rozsądnie myślący wie o tym, że przyczyną była krzywda, której to dziecko doznało ze strony osoby, która widzi pani poseł, to było cynicznie wykorzystane, bo po pogrzebie Donald Tusk zorganizował konferencję prasową i na samobójczej śmierci tego biednego dziecka budował sobie kapitał polityczny w kampanii wyborczej. To się w głowie, normalnym ludziom w głowie się to nie mieściło. W przypadku Adamowicza dzisiaj znowu wykorzystują zabójstwo prezydenta Adamowicza do budowania swojej narracji. Ja przypomnę uzasadnienie sądu. Sąd w uzasadnieniu, skazując tego mężczyznę na dożywotnie pozbawienie wolności, podkreślił, że mówienie o mordzie politycznym to nadinterpretacja. Za motyw zbrodni sąd wskazał pozbawioną racjonalnych przesłanek chęć zemsty za wyimaginowane krzywdy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której się nie mówi tutaj, bo to Gdańsk i tak to wyglądało. Tutaj powstaje pytanie o zabezpieczenie tej imprezy, na której doszło do zamordowania Adamowicza. No tam też zarzuty postawiono organizatorom, właścicielom. A kto odpowiadał za tą imprezę, która się tam odbywała, tak? Chyba WOŚP, proszę sobie wyobrazić, gdyby to odpowiadała jakakolwiek inna organizacja, a nie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W związku z powyższym to jest szczyt hipokryzji, mówienie czegoś takiego. I teraz proszę popatrzeć, to jest sytuacja jak zawsze paskudnie i cynicznie przez nich wykorzystana. To znaczy to jest tak, jak są dzisiaj dwie kobiety, które płaczą i które walczą o swoich mężów, to z nich można kpić, tak? To znaczy można się z nich wyśmiewać, jakieś aktorki, aktoreczki, prawda, ktokolwiek inny i tak dalej. Ale spróbujmy cokolwiek powiedzieć o kobietach z tak zwanej drugiej strony. Wtedy to jest w ogóle po prostu zamach niesamowity. Ja apeluję, aby stosować te same reguły i te same standardy w stosunku do wszystkich. Dlatego myślę, że wie pan, panie redaktorze, to zachowanie pana ministra Sienkiewicza mniej więcej było na tym samym poziomie jak wczoraj to jego zachowanie na sali sejmowej, jak siedział podczas śpiewania hymnu. To jest ten sam poziom. Szanowne panie, to przejdźmy teraz do równie drastycznych scen i wydarzeń, które mają miejsce. Mamy więźniów politycznych, pierwszych po 1989 roku. Minister Wąsik i Kamiński prowadzą protest głodowy. Dotarły do nas drastyczne informacje. Sąd wydał nakaz dokarmiania ministra Kamińskiego ze względu na fatalny stan zdrowia. Ta sytuacja zagraża bezpośrednio jego już nie zdrowiu, ale życiu. Pan prezydent Andrzej Duda rozmawiał z wiceszefową Komisji Europejskiej, Werą Jurową, która odpowiada za prawa człowieka, która wielokrotnie tak chętnie wypowiadała się na temat fatalnej kondycji polskiej demokracji w kontekście właśnie przestrzegania praw człowieka. Pan prezydent poinformował panią Jurowę, że mamy więźniów politycznych. A wiecie pani, jaka była odpowiedź? Teraz, kiedy władzę przejęła nowa koalicja 13 grudnia, że komisja nie interesuje się indywidualnymi przypadkami. Konfederacja. Znaczy, tutaj być może mamy troszeczkę odmienne zdanie co do tego, czy panowie Wąsik i Kamiński są więźniami politycznymi, no bo panie redaktorze, za nadużywanie władzy, za co zostali skazani. No, zostali ułaskawieni, pani rzecznik. No właśnie i tu jest problem konstytucyjny szczególnie. Wie pan dlaczego? Dlatego, że konstytucja co prawda daje prawo łaski prezydentowi faktycznie, natomiast jest to tak nieprecyzyjne, że można było spodziewać się, że wywoła to konflikt prawny. Z logicznego punktu widzenia wydaje się, że ułaskawiona może być osoba prawomocnie skazana, bo istnieje coś takiego w polskim prawie jak domniemanie niewinności, więc jeżeli ktoś jest skazany wyrokiem sądu w pierwszej instancji, no to dalej pozostaje niewinny, ponieważ ma drogę odwoławczą. Więc pytanie powstaje, czy w takim wypadku prezydent może dokonać ułaskawienia. Konstytucja jest tutaj bardzo nieprecyzyjna i to jest chyba kluczowy problem. Znaczy my możemy oczywiście spierać się i pani może reprezentować swój pogląd i interpretować konstytucję na własny sposób, ale mamy w tej konkretnej sprawie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który zdecydował, że prawo łaski jest indywidualnym prawem pana prezydenta, rodzi skutki nieodwracalne i nie można go podważać. Chyba że pani, podobnie jak Platforma, nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego i twierdzi, że to jest neotrybunał konstytucyjny, ale na tej zasadzie możemy pozbawiać... Nie chodzi o to, czy ja uznaję Trybunał Konstytucyjny, czy nie. No to jeżeli pani uznaje, to sprawa jest zamknięta. Panowie są uniewinnieni. Nie chodzi o to, czy ja uznaję Trybunał Konstytucyjny czy nie. Chodzi o to, że konstytucja w tym przypadku jest szalenie nieprecyzyjna i daje bardzo szerokie pole do interpretacji i można było spodziewać się tego, że jeżeli prezydent ułaskawi kogokolwiek przed uzyskaniem prawomocnego wyroku sądu, no to spowoduje to konflikt prawny i problem również polega na tym, że obecnie opinię publiczną próbuje się kształtować na podstawie opinii prawnych. Opinia prawna to nie jest żadna wykładnia. To wiemy, ale ja pytam panią bardziej precyzyjnie, wracając do mojego pytania. Czy nie odnosi pani wrażenia, że gdyby ta historia nie dotyczyła ministra Wąsika i Kamińskiego, tylko na przykład ministra Sienkiewicza i ministra Bodnara, to wówczas Komisja Europejska podjęłaby wszelkie działania, aby znowu szantażować Polskę blokadą jakichś środków europejskich. A dzisiaj, kiedy rządzi nowa koalicja z Tuskiem na czele, Komisja Europejska twierdzi, że sprawami indywidualnymi się nie zajmuje. Znaczy, panie redaktorze, chyba nikogo nie dziwi to, że w Unii Europejskiej czy w Komisji Europejskiej panują podwójne standardy. Myślę, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I chyba też wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jednak nowy rząd ma pewną protekcję ze strony instytucji unijnych. Także takie postawienie sprawy w ogóle mnie nie dziwi. Możemy się spierać co do słuszności takiej decyzji czy takiego poglądu, natomiast ta protekcja w ogóle nie dziwi. Jeżeli mogę, szanowni państwo, no ja nie mam wątpliwości co do tego, że to ułaskawienie było skuteczne, dlatego że właśnie z tego faktu, że konstytucja dość, bym powiedziała, skąpo mówi na ten temat, wyprowadza się właśnie wykładnię związaną z tym, że to jest jakby nieograniczone prawo łaski. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz państwa, taką bardzo istotną. My prawnicy w praktyce, jak szukamy argumentów do, powiedzmy, albo mamy przepis, który jest dla nas mniej jasny, to odwołujemy się do dwóch rzeczy. Do orzecznictwa, czyli szukamy, czy już zapadły podobne wyroki, i oczywiście do komentarzy prawnych, autorytetów prawniczych. I teraz proszę zwrócić uwagę, to niestety nie jest po raz pierwszy, bo to jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to w moim przypadku jest to sytuacja, która jest po raz trzeci ma miejsce. Ja z największym zdziwieniem oglądam sytuację, w której autorytety, które miały nigdy nie być kwestionowane, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, który kończyłam, którzy również mnie uczyli, oni zaprzeczają własnym słowom, które zapisali w tym komentarzu na potrzeby tego, że my jakby tę argumentację wyciągamy jako Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj w tym wypadku przypominam, że pan profesor Waltoś bezspornie napisał, i to wprost, literalnie, że prezydent ma tak szerokie prawo łaski, że dotyczy to również jakby tutaj nieprawomocnego wyroku. No i problem zaczął się, że tak powiem, dla drugiej strony, bo my żeśmy oczywiście pokazali ten komentarz, który jakby był niekwestionowany w ogóle do tego momentu, że tak jest. Ten profesor Waltoś milczał, no ale dojeżdżany mocno przez TVN i resztę w końcu powiedział, że co innego miał na myśli. Ja już to przerabiałam 3 razy. Drugi raz przerabiałam tego typu zachowania, idąc od końca, przy Trybunale Konstytucyjnym. Tam również komentatorzy pisali o tym, że jakby ustrój i sposób funkcjonowania reguluje ustawa, i tutaj w tym momencie, jak my żeśmy mówili, dlatego tą ustawę robimy, bo ona ma regulować, to komentatorzy łykali własny język, mówiąc o tym, ale to nie tej sytuacji, znaczy nie dotyczyło to tej sytuacji, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość. No i po raz pierwszy najbardziej bolesne to jest to, kiedy zaprzeczali sobie przy Smoleńsku, to znaczy jakby twierdzili, że to, co było obligatoryjne w przypadku normalnych, w przypadku Smoleńska w zasadzie to nie musiało być. Ja panią zapytam, bo jestem ciekawy, jest pani prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, a ten argument jest podnoszony w przestrzeni publicznej. Czy mamy w Polsce dualizm prawny? Mamy dualizm prawny, czy nie mamy dualizmu, a wyłącznie eksperci i prawo jest wykorzystywane na bieżące potrzeby polityczne? Panie redaktorze, interpretowane na bieżące potrzeby polityczne. W przypadku prawa jest tak, że oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, które są sytuacjami niejednoznacznymi, i w tym przypadku rzeczywiście korzystamy z opinii prawnych, korzystamy z komentarzy, korzystamy z orzecznictwa. Natomiast to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to są sytuacje bardzo jasno opisane w prawie, w konstytucji i w ustawach, i bardzo, bym powiedziała, brutalnie łamane przez dzisiejszą większość rządzącą. Być może mamy do czynienia z nadprodukcją opinii prawnych. Tak, ale tylko pani poseł, tylko to jest tak, że jeżeli jest wątpliwość, no to się wtedy ewentualnie sięga do innych rzeczy, ale jeżeli w ustawie, tak jak pani powiedziała, jest, bo w przypadku ułaskawienia rzeczywiście, no jakby tutaj można się było zastanawiać, ja nie mam wątpliwości, wiem czego... Znaczy też inna sprawa jest taka, że kwestia abolicji indywidualnej nie była kwestionowana, dopóki nie została zastosowana pierwszy raz przez prezydenta Andrzeja Dudę. I to teraz, proszę zwrócić uwagę, i to teraz, przecież ja chciałabym zwrócić uwagę naszych słuchaczy i naszych widzów na jedną rzecz. Proszę państwa, w normalnych polskich warunkach, żeby ktoś dostał niekarany wyrok bezwzględnego więzienia, to trzeba sobie naprawdę na to zapracować. Najczęściej idą oczywiście kary w zawieszeniu i tak dalej. To jest jakby, przecież mamy do czynienia z ludźmi, którzy byli niekarani, i to jest, sam wyrok jest jakby oderwaniu od sytuacji prawnej, on jest szokujący, ale chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz bardzo istotną. 10 sekund, pani poseł, i muszę kończyć. Proszę państwa, uczyli mnie ci profesorowie, którzy dzisiaj zaprzeczają sami sobie, i tak mi się wydaje, że dalej to obowiązuje, że podstawowa zasada prawa karnego: wszystkie niejasności zawsze się tłumaczy na korzyść osoby podejrzanej, oskarżonej lub skazanej. Dlatego niektórzy mówią, że to werdykt na polityczne zamówienie, który zapadł bardzo dziwnie, to taki zbieg okoliczności krótko po tym, kiedy koalicja 13 grudnia się zawiązała. Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja, Małgorzata Wasserman, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo paniom dziękuję. Dziękujemy. Za wizytę w studiu. Miłosz Kłeczek i program Miłosz Kłeczek zaprasza, a ja zapraszam już jutro na godzinę 20, na 18:20. Do zobaczenia.